Teraz o miłym geście wobec tych, którzy wylewają siódme poty w trudnej służbie dla powodzian. Pan Mateusz, który w Głuchołazach prowadzi salon fryzjerski, otworzył go dziś specjalnie dla żołnierzy, a usługę fryzjerską wykonał za darmo. Dobrze, że robią, że pomagają. Tu mieszkają sami starsi, tu się nikt nie da sam rady. Góry śmieci, wszechobecny szlam i gruzy zalegające na ulicach. Mieszkańcy Głuchołaz doceniają tytaniczną pracę, jaką w zniszczonym mieście wykonuje wojsko. Akcja fryzjera Mateusza Józiuka, który niemal cały dzień wraz ze swoją załogą strzygł bezpłatnie żołnierzy, to ukłon w ich kierunku. Dają nam dużo, pomagają, więc też możemy im pomóc, a nie pójdziemy im pomóc wyciągać szlam z piwnic, więc możemy dać im strzyżenia. Gdyby nie ci żołnierze, to bylibyśmy tutaj w epidemii. Byłaby tu pandemia brudu i syfu. Jakie fryzury najczęściej żołnierze tutaj wybierają? Króciutko. Wszyscy króciutko. Boczki od zera praktycznie. Wszystko na krótko. Jak pani ocenia ich pracę tutaj dla lokalnej społeczności w tych ostatnich dniach? Narobili się. Bardzo się narobili, także my chcemy też im pomóc tutaj tak, żeby poczuli się bardzo dobrze. Zgodnie z tymi słowami, bohaterowie w mundurach nie wybrzydzali. Jaką fryzurę pan sobie tutaj zażyczy? O, ja zawsze boki na zero. Jakąś grzywkę sobie zawsze zostawiam, no i tak. Już od paru lat się tak strzyga. Bardzo się nam podoba, wszyscy są zadowoleni. No i co więcej, no. Napracowaliście się w ostatnich dniach pewnie bardzo. Sprzątanie piwnic, usuwanie gabarytów z dróg dużych, także no, pracy nie brakuje. Bardzo fajna sprawa dla nas, bo ciężko jest gdzieś się ostrzyć, a wiadomo, my musimy jako żołnierze dbać o wizerunek własny. Dzisiejsi goście pana Mateusza na co dzień pełnią służbę w 18 Pułku Artylerii w Nowej Dębie. W czasie swojej pracy na ulicach Głuchołaz zżyli się z lokalną społecznością. Z jakimi reakcjami się spotykacie na tą waszą ciężką pracę? No, z pozytywną. Ogólnie dziękują nam za pracę, poświęcenie. Także no, zadowoleni są, machają tam, prawda? Czasami zdjęcia sobie zrobią z nami. Przed mundurowymi w Głuchołazach jeszcze co najmniej tydzień ciężkiej pracy. Najważniejszym zadaniem, usunięciem resztek zniszczonej przeprawy tymczasowej i postawieniem nowego mostu, który połączy obie części miasta, zajmują się wojska inżynieryjne. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski.